Cześć wszystkim, z tej strony Mruszka, witam was bardzo serdecznie chyba w moim najukochańszym odcinku na moim kanale, jaki powstał i najpewniej powstanie. A mianowicie dzisiaj pokażę wam, jak tworzyłam się z tego. Ja się nie mogłam tego doczekać, ja zresztą mówiłam o tym na live'ach i tak dalej. Jeszcze że to jest jedyne, na co czekam, że będę mogła się z tego zrobić i właśnie się doczekałam. Dlatego też postanowiłam, że live'a przesuniemy na następny dzień. Znaczy live'a, bo teraz miała być teoretycznie ta klinika weterynaryjna, ale stwierdziłam, że lepiej z tego zrobić live'a, a ja niestety dzisiaj czasu na live'a nie mam, w sensie dzisiaj, to jest jutro, ale no nieważne. W każdym razie w sobotę jest ten odcinek, a w niedzielę będzie live właśnie z kliniki, także myślę, że spoko, że tak sobie to na spokojnie wszystko obczaimy, wszystkie opcje i wy mi pewnie powiecie milion rzeczy, których ja nie wiem, ale teraz co do tego filmu. To powiem wam, że no ja się po prostu zakochałam w tym tworzeniu właśnie psów, kotów. Znaczy jak przy kotach za dużo powiem się, że nie robiłam, bo ja mówiłam, że jestem taka psia mama. A w ogóle się z tego mama, no ja po prostu jestem zakochana w nim absolutnie tutaj. Przyznam szczerze, że on przez swoje dosyć takie bogate umaszczenie, takie nietuzinkowe, to nie było takie do końca proste. Ja tak sobie zerkałam na niego co jakiś czas, on tak na mnie patrzył, tak sobie się kurde o co jej chodzi. Ale właśnie tutaj próbowałam to ogarnąć i właśnie bardzo mi się to podoba, że można sobie tak po nich malować. O ile takie stempelkowanie, to może to tak nie za bardzo dla mnie. To samo malowanie Sima, w sensie Sima, psa czy tam kota, jest niesamowicie super, bo to daje taką absolutną dowolność, jeśli chodzi o umaszczenie. Także no ja jestem tym zachwycona, w ogóle bardzo mi się podobają przejścia uszu, w sensie to jak to zrobiłam. I w ogóle jestem całkiem z siebie zadowolona, bo w miarę mi się to udało. Fakt, że siostra ma taki rozmiar, że w zasadzie mały taki piesek to jest taki trochę za mały, siostra jest odrobinkę większy. Ale to sobie troszeczkę, także dużo bliżej mu do takiego małego psa niż do takiego dużego psa, to zdecydowanie. Fakt, że tam mi się wydaje, że mogą tak ogarnąć go takiego troszkę większego, ale niech jest tak jak jest, bo jest po prostu najsłodszy na świecie. Ja sobie potem jeszcze grałam trochę nimi, też tam tą moją simką, o tam widzieliście. I no po prostu jestem zakochana absolutnie. Także ja was gorąco zachęcam do tego, żebyście w ogóle też stworzyli swoich simów, znaczy swoich simów, swoje zwierzątka, jeśli macie, jeśli nie macie, to swojego takiego wymarzonego zwierzaka, wymarzonego psa albo kota, jeśli oczywiście marzycie o tym, żeby mieć psa albo kota, bo zdaję sobie sprawę z tego, że no nie każdy lubi zwierzęta, w sensie nie mówię, absolutnie nie szanuję jakiejś agresji, wrogości wobec zwierząt, ale no kompletnie to rozumiem, że ktoś może w swoim życiu nie widzi miejsca na to, żeby mieć na przykład zwierzaczka, ale no nie zrobiłby żadnemu krzywdy, no to dla mnie jest kompletnie zrozumiałe, no bo wiadomo, nie każdy się nadaje do tego, żeby mieć zwierzątko, tak samo jak wydaje mi się, że nie każdy się nadaje do tego, żeby mieć dzieci, bo to wiecie, różnie to tak jest w życiu, nie? W każdym razie ja jestem zachwycona, bo ja mówię, jejku, no po prostu coś wspaniałego, to jak sobie tak chwilę grałam, tak na moim właśnie, w sensie na tym save'ie, co tutaj stworzyłam, trochę sobie tam parę godzin pograłam i powiem wam, że jestem absolutnie zakochana, niby się gra normalnie, a to dodaje takiego smaczku i to jest po prostu coś wspaniałego. Mi tylko do pełni szczęścia brakuje 4,5 roku i już naprawdę nic nie chcę. Znaczy nie, jak dadzą coś fajnego, w sensie wydadzą coś fajnego, to oczywiście przyjmę, w sensie kupię, ale tak to naprawdę 4 pory roku i już nic więcej do szczęścia nie jest mi potrzebne. Bym jeszcze powiem tylko, że z ogonem się troszeczkę namęczyłam, ale generalnie jest w miarę tak jak w rzeczywistości. I tylko jeszcze na koniec powiem, że jak mu robiłam te główki, tak zaraz takie przejścia włosków zrobię, to on ma identyczne włoski na tutaj, o właśnie w tym momencie robię, to on ma identyczne, dokładnie takie samo i to jest takie długie i gęste i jest piękne, kocham. Po prostu kocham się z tego i chciałabym tutaj na tym powiedzieć, że kocham go najbardziej na świecie i nawołuję do tego, żeby kochać zwierzęta i żeby się nimi opiekować, nie krzywdzić ich, tylko żyć sobie razem z nimi w zgodzie. No bo jak tu nie kochać takiego słoneczka najpiękniejszego na świecie? Oczywiście dla każdego jego zwierzątka jest najpiękniejsze na świecie, a przynajmniej być powinno.
No i tymi, myślę, że takimi ważnymi słowami, no ale też takimi oczywistymi dla mnie, będę powoli kończyła, bo tutaj już tylko takie poprawki robię, bo wiecie, ja to tak do tego podeszłam poważnie, nie? Jak już zobaczą, o, trochę mi idzie, to może zrobię coś więcej. Ale właśnie już powoli zbliżam się do końca, bo tylko tutaj jeszcze cechy wybierałam, tylko jeszcze powiem, że miałam problemy z cechami, bo takie troszeczkę było to dla mnie... Ciężko wybrać mi było trzy cechy. Zaraz będę te cechy robiła i tam przynajmniej połowę bym wybrała, ale no, musiałam się skupić na trzech i stwierdziłam, że te trzy, które wybrałam, to są takie jedyne słuszne, z czego nazwałam siasty, a kamisiek. Ale tak, wszystko się zgadza. I razem sobie z starą mruszką mieszkają tam właśnie. I w ogóle tam, a na tym sejwie różne rzeczy tam się dzieją. Ale no dobra, w każdym razie ja się już z Wami powoli żegnam. Mam nadzieję, że film Wam się spodobał. Jeśli tak, to zapraszam Was do oceniania, komentowania, subskrybowania. Koniecznie dzwoneczkowania na Instagrama, na Snapchata, na grupę, linki w opisie. No i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Na razie, cześć. A i pamiętajcie o tym, że live w niedzielę z kliniki weterynaryjnej. Dobra, to ja lecę. Na razie, cześć.